faktycznie skupiłeś się na tej wygranej, tak żeby po prostu cieszyć się z tego, co zrobiłeś wczoraj? Myślę, że jakbym się tak za bardzo tym cieszył, za bardzo jakby się tak, nie wiem, podniósł na duchu z tą wygraną, to dla mnie to wtedy trochę traci sens takie trenowanie, no bo w sumie po co trenować. Cześć, witamy w pierwszym tego typu filmie na naszym kanale, który zapoczątkowuje nową serię, w której będziemy rozmawiać z różnymi ciekawymi osobami z naszego polskiego środowiska kalistyniki i stylu workoutu. Dzisiaj jako nasz pierwszy gość Patryk Musielak. Witam wszystkich na kanale Workout Athlete. Tak. Patryk jest mistrzem Polski z roku 2022. Jest jednym z najlepszych zawodników w Polsce aktualnie. No i już jest, można powiedzieć, w grze zawodniczej dosyć długo. Dosyć długo. I co najważniejsze, wygrał wczorajsze zawody Straight Outta Battle, deklasując tak naprawdę i zajmując pierwsze miejsce. Z dużą różnicą punktów. No dużo szczęścia tak naprawdę. Tak, ale o tym za chwilę. Szybkie pytania na rozgrzewkę. Dlaczego w ogóle zacząłeś trenować street workout, kalistenikę? Co cię do tego skłoniło? To było tak, że jakby zajawka tak naprawdę, jakby na takie ćwiczenia po prostu z własną masą ciała, urodziła się już w gimnazjum, gdzie dosłownie u nas jakby nawet w klasie, była na to moda. Dosłownie każdy trenował sobie jakieś właśnie pompeczki, brzuszki w domu, tylko tak po prostu, żeby trochę sobie, wiesz, ciało wyrzeźbić, nie? To jest rzadko spotykane obecnie wśród młodzieży. Tak, ale naprawdę, ale dosłownie cała klasa u nas trenowała, dosłownie. Nawet oprócz tego było jakieś bieganie, piłka, no, po prostu było dużo takiej aktywności fizycznej i stąd to się zaczęło. No i to tak się gdzieś zaziębiło. I po prostu w liceum, jak już tak poszedłem do liceum i widziałem, że chłopaki już trochę odstają taką sylwetką, bo ja zawsze byłem takim małym chłopczykiem, nie? Dosłownie taki mały chłopczyk, 40 parę kilo, taki chudziutki. I tak widziałem tych już chłopaków, którzy mieli po 80 parę kilo, byli umięśnieni i tak dalej, no to tak już trochę w głowie się taki mały kompleksik rodził, nie? No i trzeba było coś z tym ciałem bardziej zrobić. No i pewnego dnia po prostu wuja dał mi książkę Skazania na trening, którą sobie tak przejrzałem, trochę przeczytałem. No i stąd się pojawiła właśnie definicja kalisteniki. No i tak zacząłem się tym interesować. Parę miesięcy dosłownie oglądałem filmiki na YouTubie. No i zagadałem do kolegi Alberta. Poszliśmy z kolegą poszliśmy po prostu na placyk. No i tak się zaczęło. Dosłownie zaczęliśmy tam sobie od ćwiczeń bazowych. No i tak to się ciągnie w sumie do dzisiaj, naprawdę. Tak. Jakby wiele zawodników ma właśnie podobną historię, że wtedy w ogóle też nie było jakichś rozbudowanych materiałów i jak mówisz, jedyna książka to był Skazany na trening, gdzie obecnie wiemy, że jakby ta wiedza tam zawarta nie jest zbyt konkretna, nie? Tak, wtedy to było wow. Obecnie ile lat już trenujesz ogólnie, jakby tak to zliczył? No, już minęło ponad 7 lat. Ponad 7 lat treningów. No, no to już zaliczasz się do tej starej gwardii. Tak, old school, typowy old school. Tak, bo teraz jest bardzo dużo zawodników, którzy gdzieś mają ogromny poziom, nawet i po 2-3 latach treningu, nie? Gdzie już startują. Ale też wiesz, teraz jest zupełnie trochę inna wiedza na ten temat. Inna. Tak. Tak, my się uczyliśmy na własnych błędach, tak oni już na naszych błędach mogą się już nauczyć. No dokładnie, tak. Iść dalej, po prostu szybciej. Są rzetelniejsze materiały i wiedza, wszystko, kursy itp. Jakby to, no, myślę, że to na duży plus w kontekście rozwoju. Dobra, a kto inspirował cię na samym początku, gdy zaczynałeś? Jakby miałeś jakiegoś takiego swojego, nie wiem, guru, można powiedzieć, treningowego gdzieś, który cię zainspirował? Zaczynałem w 2016-2017 roku i wydaje mi się, że wszyscy w tym okresie mieli jedyną osobę i był to Daniel Zlajzans. I to jest taki typowy old school i ten typowy old school został dzisiaj ze mną tak do końca. Że jak teraz się pojawiają jakieś takie nowe elementy, takie nowe, które tak... No, są takie już przeróbki starych elementów, mi się średnio na przykład podoba. Więc ja tak zostałem z takim old schoolem i pamiętam, że właśnie jak jeszcze tak vlogował i to tak często sobie wrzucał te filmiki na YouTube, to tak było takie oczekiwanie. W tygodniu aż Lajzans wrzuci ten filmik i takie przychodziło powiadomienie z YouTube'a.
takie, okej, okay, wracam do domu i pierwsze co robię, odpalam ten film. I z taką pasją się to oglądało totalnie. Tak, no. Ja to samo, też mocno się inspirowałam w sumie tym jego materiałami. Nie? Tak, i to nie było tak, że się to obejrzało raz, tylko to trzeba było zrobić kilka razy. I cały czas była ta właśnie sama podjarka tymi filmikami od niego. No, to były fajne czasy też, fajne czasy Instagrama, fajne czasy, nie? Tak. Fajnie na to popatrzeć tak z perspektywy czasu. A jaka była pierwsza umiejętność, jakby jakiś skill, element, którego się nauczyłeś, który ci przyszedł tak najszybciej, można by to nazwać? Zależy jak do tego podejść, bo jeżeli popatrzeć na taki element, to można powiedzieć, że muscle up, ale no, już z perspektywy czasu wiemy, że to jest po prostu ćwiczenie bazowe, było. Więc pierwszym elementem, który mi się tak podobał, który chciałem ogarnąć, to był front lever. No i zacząłem w sumie od front levera. I historia jest taka, że dosłownie obejrzałem tutorial na YouTubie, w który uwierzyłem. No. I tam było napisane, że w 4 treningi, które się robi raz w tygodniu. Czyli jeden trening w tygodniu przez 4 tygodnie doprowadzi cię do fronta, do holda. Ja obejrzałem ten tutorial, zastosowałem się 1:1 do niego, uwierzyłem totalnie tej osobie, która go stworzyła i dosłownie po 3 treningach byłem w stanie już trzymać front levera. Po 3 treningach. To tutaj naprawdę predyspozycja to do pula. A to już chyba tutaj po prostu musiało wjechać. Też, no. No ale ogólnie bardziej jesteś raczej jakby osobą pull, nie? Jakby w kontekście teraz. No, wiadomo, że musiałeś nadrobić pusha po pewnym momencie, bo raczej pull przychodził ci dosyć, mi się wydaje, jakby łatwiej, nie? Tak, nadal przychodzi łatwiej. Zawsze było tak, że po prostu bardziej lubiłem pula i w pewnym momencie trzeba było się po prostu przestawić, żeby być kompletnym zawodnikiem. No i po prostu zacząłem robić częściej tego pusha i zaczynać od pusha w ogóle trening. Więc nawet do teraz to wygląda tak, że zaczynam od pusha trening i robię pula. Nawet jak robię kombosy sobie na treningach, to najpierw jest push, potem jest pull. Bo wiem, że nawet na zmęczenie tego pula dam radę zrobić. Jasne. No a z tym... No, mamy gościa, jakie fajne. Witamy gościa. Co to było? No i wiem po prostu, że na zmęczeniu zawsze ten pull wejdzie, a push, no muszę się na nim skupić. No, wiem, jasne. Każdy wie jak jest na polskiej scenie, że no, te łokcie nie zawsze są proste. Przyznaję się do tego, bo to jest oczywiste. No ale mega nad tym pracuję i uwierzcie, że no, jest to jakiś problem, który trzeba po prostu rozwiązać. No i tyle. Więc no był to front lever, po prostu front lever. A w kontekście obecnych Twoich treningów, jak aktualnie, jaki masz plan treningowy jakby w kontekście tygodnia? Jak często trenujesz tygodniowo? Ogólna częstotliwość aktualnie? Aktualnie mogę powiedzieć, że trenuję 6 razy w tygodniu. Jest to trochę też związane z tym, że w piątki najczęściej, piątki mam wyjazdowe, więc po prostu po pracy sobie lecę na pociąg i lecę pociągiem do swojej dziewczyny. Dlatego piątki są zazwyczaj nietreningowe, ale tak to staram się w sumie trenować jak najczęściej, czyli to jest 7 razy w tygodniu. Jeśli chodzi o cel, to na pewno chciałbym poprawić kompletność, chodzi bardziej tutaj o dynamikę. Chciałbym tej dynamiki robić ją na większym poziomie tak naprawdę, nauczyć się takich już mocniejszych elementów typu 720, łapać często regrapy i tak dalej. No i łączyć to w fajne kombosy, żeby być już takim zawodnikiem już nie na skalę kraju, tylko na skalę światową. Żeby sobie móc po prostu na świecie startować i rywalizować z tymi wszystkimi mocnymi chłopakami na równi. Tak, no bo jako Polska faktycznie jakby w samych elementach statycznych jesteśmy naprawdę mocarni, tak. Ale gdzieś jeżeli chodzi o łączenie, jakby faktycznie kombinację połączeniu to z dynamiką i to taką no, ładną wizualnie, no to jakby to gdzieś kuleje. Jakby to właśnie podrasował, to jakby faktycznie bylibyśmy naprawdę dużymi kopcami. Jeśli chodzi o taką only statykę, to jesteśmy naprawdę na światowym poziomie, ale freestyle u nas niestety kuleje. No i trzeba to trochę poprawić moim zdaniem. Tak, no jak ktoś chce, nie? Jakby do tego poziomu dążyć, tak najbardziej. Tak. Ale myślę, że jak najbardziej to jest do zrobienia. Do zrobienia. Do zrobienia. Jeszcze mam pytanie odnośnie typowo przygotowania do zawodów, bo jakby obserwując Ciebie, jakby Twoje przygotowania, w ogóle Twój styl też bycia na zawodach i prezencji, jakby nawet i zachowywania się, jakby masz jakieś rytuały specjalne, które jakby stosujesz przed zawodami, przed przygotowaniem? Jakoś się nastawiasz wyjątkowo? Są rytuały. Najczęściej to jest dosłownie dzień przed. I dosłownie ten dzień przed muszę totalnie jakby zadbać o siebie, ogarnąć swój wizerunek, taki nawet zewnętrzny. Musi być przed zawodami zjedzona pizza. Po prostu. Najczęściej też to jest tak, że przed takimi ważniejszymi zawodami trochę trzeba tej redukcji zrobić, trochę zrzucić tych kilogramów dla samej wytrzymałości. Bo ta wytrzymałość, no nie okłamujmy się, jest bardzo ważna, akurat we freestylu.
te parę kilo zawsze pomaga i się wtedy, wiadomo, człowiek czuje na tych zawodach taki bardzo lekki mimo wszystko. Więc no, po takim właśnie takiej głodówce, jak taka pizza sobie wleci, to jest naprawdę coś cudownego, nie? No. Więc ta pizza, wygląd zewnętrzny, musi być rozciąganie. Typowo przed? Tak, a zaznaczę, że ja tak na co dzień się nie rozciągam, więc typowo przed musi być rozciąganie i zawsze muszą być te same ćwiczenia. Nie może być nic innego, nie może być mniej, nie może być więcej, zawsze te same ćwiczenia. To też ciekawe. Tak. I do tego jeszcze przychodzi rolowanie. Rolowanie. No i w dzień zawodów z rana, jak zazwyczaj jem bardziej słone rzeczy na śniadanie, to tak właśnie w dzień zawodów musi być coś słodkiego, typu jakieś naleśniki, owsianka, coś takiego. I bananyna. Banany na wydarzenie. Tak. Okej. Okay. Coś jeszcze odnośnie jakby bardziej też prezentowania i podchodzenia do samego już występu na scenie? Masz jakieś takie specjalne nastawienie, które jakby u siebie budujesz albo kreujesz nawet i przed wejściem totalnie, na scenę? Totalnie lubię się czuć taki mega wyluzowany. Nie lubię takiej napinki. Napinka jest fajna, ale w momencie, kiedy już wychodzę na scenę i wiem, że teraz trzeba się skupić i pokazać, że coś umiem. Wtedy. Ale tak generalnie wokół zawodów lubię chodzić luźny, bo wiem, że jak po prostu raz się zdarzyło, raz rok temu na Highlanderze, na zawodach w Rabce, z drugiej zdarzyła się sytuacja, gdzie przyjechałem na zawody totalnie spięty, czułem takie wewnętrzne nieprzygotowanie i tak jak uwielbiam być na scenie, chcę tam być i mnie tam ciągnie, tak tamtego dnia czułem, że chcę stamtąd uciec. Że chcę uciec i nie chcę tam być. Jak już wszedłem na swój występ, to byłem jak takie przestraszone dziecko. No i w sumie każdy wie, jak to się skończyło potem. Tak. Więc taki, wydaje mi się, że taki luz wokół występu jest bardzo, bardzo, bardzo ważny. Jakby to totalnie to rozumiem, bo też miałam pewne gdzieś okresy zawodnicze, gdzie wchodząc na scenę, czułam się po prostu sparaliżowana. Jakby to już wiesz wtedy, że to już po prostu, to jest kicha. Już wtedy już nic nie da się tego pokonać. Nie da się tego pokonać. To jest po prostu zły dzień i no... Trzeba przeżyć, no i tyle. Trzeba wziąć to w garść i iść dalej. Tak, no ale widać, że jakby te wszystkie rytuały i taktyka wczoraj zaowocowały. Pomogły, tak. Tak. No i można powiedzieć, że jakby tym wszystkim też tworzysz taki swój trochę unikalny styl też na podstawie tej prezencji i właśnie sposobu bycia na scenie i podchodzenia do tego. I myślę, że to też jakby w kontekście samego street workoutu i freestylu jest bardzo istotne, bo też dzięki temu pozwalasz jakby potencjalnym nawet widzom zapamiętać ciebie bardziej, myślę, jako zawodnika, nie? No. Nawet w kontekście skarpetek i tych klapek, nie? To jakby też jest ciekawe. Wydaje mi się, że to trochę się wyróżnia, bo takie właśnie jest. Wydaje mi się, że jakbym był taki bezimienny, taki bezosobowy w tym wszystkim, to mało kto by pamiętał. Po prostu każdy pamiętał po prostu z umiejętności. Nawet niekoniecznie, bo jest dużo dobrych zawodników, których nikt nie zna albo nikt nie wspomina. A tak jak wokół tego się taki inny performance, oprócz samego występu, taki inny performance się tworzy, to myślę, że to jest mega zapamiętywane. Bardzo, naprawdę. Jak już się pojawiają jakieś takie... Jak ktoś sobie już stworzy taki swój element i ktoś ten element sobie weźmie, no typu nawet te klapeczki, no to już zawsze będzie już kojarzone jakby z jedną osobą. Tak mi się wydaje. Że zawsze to tak będzie. Więc mi się wydaje, że taki performance jest ważny wokół jeszcze występu. I to też się tak urodziło tak trochę spontanicznie, bo my właśnie z Michałem, z którym tam trenuję od bardzo, bardzo dawna, któremu też dużo zawdzięczam, po prostu tak sobie normalnie rozmawialiśmy, tak na co dzień i urodził się taki pomysł, że w sumie tak nudno trochę jest, że wszystko takie jest trochę szare, takie bez takiego wyrazu i tak zaczęliśmy sobie po prostu na różne pomysły wpadać i tak wpadł jakiś dobry pomysł, mówię, no dobra, no to zróbmy to. I był właśnie pomysł klapeczek, jakichś takich występów na przykład w konkretnym kolorze spodenek, czerwonym. Tak. Nie wiem, czy tutaj osoby pamiętają, ale były zawody na Summer Games tak 2 lata temu, gdzie cała ekipa ze Śremu przyjechała w czerwonych spodenkach. No i tak było po prostu. No i takie były różne pomysły i te pomysły się ciągle tworzą. Są pomysły gorsze, lepsze, no ale sprawdzam. Cały czas jest coś nowego i tyle. No nie da się waszej ekipy nie zauważyć. No nie da się. No. Widać, że jesteście bardzo zżyci. Tak. A powiedz mi, w kontekście aktualnym twojej inspiracji, jakiejś osoby, sportowca, który cię aktualnie inspiruje?
Masz taką osobę teraz? Tak, od półtora roku bardzo inspiruję się Kobe Bryantem, co jest dziwne, bo to jest koszykówka, ale bardzo mi się właśnie ta jego mentalność mamby podoba. Jest świetny. On, to jest osoba, która mega dużo pracuje na to, na swoje osiągnięcia i totalnie, jeżeli już dojdzie do swojego osiągnięcia, to jest dla niego to jest dosłownie, dla niego była to chwila radości. I na zasadzie robota zrobiona, okej, okay, lecimy dalej. I nie było tak, że on jakby wygrywając mistrzostwo NBA cieszył się jakoś bardzo długo. Nie, to było na zasadzie okej, okay, radości tu i teraz, ale następnego dnia już był na treningu i myślał o kolejnym sezonie, o kolejnym mistrzostwie. I mam tak totalnie tak samo. Wczoraj wygrałem zawody, ale dzisiaj już myślę o kolejnych. Serio, już bym dzisiaj chętnie zrobił kolejny trening, żeby się przygotować na kolejne zawody. I wiem, że jutro wrócę do siebie i jutro już będę zapierdalał dalej, dosłownie. Ale czujesz, że jakby przeżyłeś to, w ogóle faktycznie skupiłeś się na tej wygranej, tak żeby po prostu cieszyć się z tego, co zrobiłeś wczoraj? No można powiedzieć, jakby to... Myślę, tak jak właśnie tą mentalnością, tak jakby już skaczesz do kolejnego celu. Szczerze, a fajnie by było jakby trochę w nim pobyć nawet i tak, ale, parę dni. Ale szczerze, to dosłownie byłem tylko chwilę wczoraj. Dosłownie chwilę, jak stałem na tym pierwszym, na podium, na pierwszym miejscu i chłopaki ze Szczecina zaczęli tam ten wołać moje imię. Tak. To wtedy była ta chwila dla mnie. Dosłownie tylko wtedy. A tak wokół tego to... Nie. Myślę, że jakbym się tak za bardzo tym cieszył i za bardzo jakby... się tak, nie wiem, podniósł na duchu przez tą wygraną, to dla mnie to wtedy trochę traci sens takie trenowanie, no bo w sumie po co trenować wtedy? No nie ma wtedy po co, więc takie surowe podejście u mnie bardzo się sprawdza. Tak, no to też zależy od właśnie człowieka i charakteru, nie? Żeby to dopasować. Ja bardzo surowo do siebie podchodzę i do tego wszystkiego i oddaję to. Tak, oddaję to. Po prostu. Jakbyś miał wybrać jakieś jedno albo kilka wspomnień związanych z kalisteniką, które były takie najbardziej dla Ciebie ważne, istotne, to jakie by to były? Jest na pewno dużo ważnych takich wydarzeń, które były w przeszłości. Na pewno można zaliczyć do tego pierwszą swoją wygraną, co jest naprawdę budujące i ważne w kwestii bycia zawodnikiem, wydaje mi się. Kolejnym takim wydarzeniem, jakie bym mógł wymienić, to Wasz meeting, który był niedawno w kwietniu. Tak. To już bardziej pod osobiste cele. Bardziej osobiste, takie prywatne. Jak tak, najbardziej, tak. No oprócz tego, że skillet jakby... Tak. Generalnie wydaje mi się, że całościowo, jeśli chodzi o taką przygodę z tym sportem, to mogę to podpiąć jako takie fajne, coś fajnego, coś zmieniającego, bo naprawdę poznałem bardzo wielu wartościowych, fajnych ludzi. Co jest, świetni są ci ludzie tak naprawdę. No, tak, jakby w tym momencie jakby rzadko... można wejść w taką też ciekawą społeczność w innych dyscyplinach. Do takiej grupy, która po prostu ma swoje wspólne cele, pasje. Tak, to jest świetne. I jeszcze dodatkowo złapać z nimi taki wspólny język, to już jest w ogóle cudowne. Tak, że możesz właśnie tak jak u siebie masz tą ekipę, możesz poznać tych swoich ziomków i macie taką fajną relację. Tak, nawet nie takie już nawet bardziej rodzinne. Tak, albo i żonę. Przyjacielskie. Albo i żonę, albo i narzeczonego. Pozdrawiam, Karol. Bardzo. Idealny przykład. Tak. Dobra. Ale takim najważniejszym wydarzeniem to było wygranie Mistrzostw Polski. To było już takie spełnienie marzenia i takiego celu, który sobie już na samym początku postawiłem. Bo tak po kilku miesiącach treningu stwierdziłem, że chcę być najlepszy. Chcę być najlepszy w tym kraju i to było moje po prostu marzenie od samego początku. I po 6 latach udało się to zrealizować, więc to było to. Tak, no widać było na podium, że jesteś bardzo zadowolony. Tak, wtedy tak. To była już euforia, radość. Tak. Trudno było cokolwiek powstrzymać. Tak. Lepiej było to wyładować, wyrzucić z siebie i tyle. Tak. No. A w perspektywie długoterminowych celów, takich nawet i 5-10-letnich, gdzie widzisz siebie w ogóle jako człowieka nawet i nawet nie związanego typowo ze street workoutem czy też kalisteniką? Bo 5-10 lat raczej trudno jest startować tyle. No tak. No już powoli człowiek się dziadzieje. No tak. Ten sport niszczy tak naprawdę od wewnątrz. Ja już najchętniej bym tak sobie chodził, łapał się tylko za te plecy i sobie tak chodził jak taki stary dziadek. Ale tak za 5-10 lat, jak już skończę sportem, na pewno chciałbym się zająć biznesem. Biznesem. Chciałbym po prostu robić kasę. Chciałbym robić kasę, chciałbym się więcej bawić, bo mimo wszystko treningi naprawdę wiele poświęceń wymagały. Ja naprawdę musiałem swoje stare życie odstawić na bok i po prostu sfokusować się tylko na tym jednym celu. Dlatego chciałbym to po prostu w późniejszej perspektywie to nadrobić. Czyli po prostu chciałbym się bawić, chciałbym zarabiać fajne pieniądze,
No i wykorzystywać je na swoje cele, pewnie, na swoje przyjemności. Pewnie. No zrozumiałe. No tak. Faktycznie, jakby wieloletnie starty, no to i jest zarówno wykończenie psychiczne trochę, tak, no i fizyczne, szczególnie dla ciała, bo jakby każdy słup maksymalny, trochę ekstremalny wysiłek, jakim jest street workout, jakby zawodniczo jednak prowadzi do wielu różnych przeciążeń i konsekwencji. Wydaje mi się, że na w ogóle wszystkie sporty na bardzo wysokim, tak, poziomie już, tak, prowadzą do samodestrukcji tak naprawdę. Tak, bo mamy rekreację i jakby tam jest super. Ktoś biega, ktoś trenuje po prostu podciągnięcie, kalistenikę, ale jak już wchodzi na punkt faktycznie pułap zawodniczy, to już jest inna bajka. Tak, sport to zdrowie. To już wtedy jest jakby niezdrowie i trenuj, bo będziesz sprawny, tylko no wtedy jakby pewne wszystkie te właśnie zdrowotne aspekty są w tle, jakby ważniejszy jest wynik. Tak. No ale na to się godzimy. Z tym się liczymy. Tak, wygrana jest najważniejsza, pamiętajcie. Tak, z tym się liczymy. Dobra, no i już ostatnie pytanie, takie zwieńczające. Powiedz mi tak, gdybyś miał coś zmienić w ogóle w polskim środowisku street workoutu, to zmieniłbyś coś? Myślę, że najważniejszą rzeczą, jaką powinniśmy zmienić, to community, bo nasze community polskie jest strasznie toksyczne, bardzo toksyczne. Każdy każdemu obrabia dupę, dosłownie. I jest to, no, jest to niefajne, szczególnie, że to jest mały sport, jesteśmy mniejszością tak naprawdę i powinniśmy się wszyscy łączyć. Powinniśmy być jedną wielką ekipą, taki, po prostu ekipa takich właśnie ziomków. Tak. Ale tak totalnie nie jest. Każdy na każdego patrzy jak na wroga. Mhm. To jest totalnie, totalnie złe, przygnębiające i wiem, że wielu ludzi nowych, którzy wchodzą do tego świata, może się przez to zrazić. Może to po prostu odstraszyć, no bo ktoś zaczyna, ma fajną pasję i nagle się zderza z taką ścianą. Po prostu się zderza ścianą, okazuje się, że wszyscy są mega chamscy, zamknięci i nikt nie wyjdzie z pomocną ręką. Ale jakby mi się wydaje, że też w każdym środowisku znajdzie się, wiesz, jakby takie grono osób albo osoba, która no zawsze jakby to było. Może wcześniej trochę mniej, bo jakby było mniej ćwiczących też, nie? Tak, no tak. Zobacz, jak teraz ewoluowało i też po prostu różne osoby przychodzą, odchodzą i mi się wydaje, że też trochę właśnie to jakby ta nowa generacja naszych zawodników, no to są to osoby młode, nie? Jeszcze mi się wydaje, że brak im takiego też doświadczenia i tak, trochę po prostu muszą czasem pokory. Podrosnąć trochę muszą, tak, dojrzeć, tak, i tyle. Zauważ, że zawodnicy w 2017-2018 roku to byli zawodnicy 20 plus tak konkretnie, tak, 27 wszyscy nawet. Wszyscy byli starsi, wszyscy nie było młodych, tak, nie było młodych zawodników, oni dopiero zaczęli później wchodzić. Tak, to ja miałam 16 lat, jak wtedy startowałam, to było wow. No ja miałem chyba 20-21, no coś właśnie takiego. No, więc ja już byłem tym starszym zawodnikiem. Nadal jestem starszym zawodnikiem. Pozdrawiam wszystkie dinozaury street workoutu. Tak, ale tak czy siak myślę, że idziemy mocno do przodu w kontekście rozwoju. Jakby myślę, że będzie to ewoluowało dalej, tak. Tak. Community i tak będzie się zmieniało i tak jakby będą różnorodne osoby, więc myślę, że to zależy też od nas po, tak, prostu. Jak my to też widzimy i jak my to kreujemy osobiście. Na przykład ty i ja. Tak. I oprócz community musimy też zmienić pewne podejście, bo przyjęło się coś takiego, że robimy to z pasji dla pasji, od nas dla nas. Mhm. Coś takiego. Czy to jest dobre? Niech każdy to oceni we własnym zakresie, ale uważam, że jeżeli chcemy wnieść poziom po prostu, chcemy, żeby to ewoluowało, street workout w Polsce, to musimy zrozumieć, że na przykład organizator to jest osoba, która pracuje. Ona tworzy to wydarzenie i ona pracuje na to wydarzenie. Czyli on jest jakby w pracy. On musi poświęcić swój wolny czas, żeby to zbudować. Więc dlaczego on miałby nie wymagać na przykład od tego, żeby na przykład wpisowe od zawodnika nie wynosiło, tak, 50 zł, które pokrywa dosłownie tylko pakiet startowy? Mhm. Dlaczego nie mogłoby być to 300 zł, żeby pokryć chociażby jego czas i nawet jakby już nawet nie tyle co czas, co jakby budować taki fundusz jako nagrody dla zawodników? Tak, 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 tak. I to by, wydaje mi się, żeby to na pewno ulepszyło poziom wydarzeń, po prostu wydarzeń i też zachęciło bardziej zawodników. No wiadomo, no może to z jednej strony odstraszyć, że ktoś musi przyjechać, zapłacić 300 zł tylko po to, żeby wystąpić przez 2 minuty na zawodach. Okej, ale dlaczego wtedy na przykład jak będzie coś takiego będzie wprowadzone, to dlaczego na przykład nie podejść do tego na zasadzie, że ten zawodnik się będzie bardziej starał. On będzie miał większą motywację, żeby na tych treningach zapieprzać po to, żeby pokazać lepszy poziom i żeby wygrywać. Tak. Więc to tak może zadziałać to dwie strony. Może zniechęcić, ale jednocześnie zmotywować, żeby podnieść swój poziom. Więc wydaje mi się, że to nad tym można pomyśleć. Tak. Będzie to trudne, ale można nad tym pomyśleć. Tak. Szczególnie, że teraz bardzo często organizator dokłada z własnej kieszeni do wydarzenia. Tak.
No tak jak też było też po części na naszych zawodach, jakby nie mieliśmy jakichś niesamowicie rozbudowanych sponsorów, bo w tej kwestii jeszcze w naszym sporcie jest dosyć trudno załatwić. Faktycznie jakichś sponsorów takich tytularnych, którzy chcieliby dołożyć nagrody pieniężne dla zawodników, a to powinno być, jakby w przyszłości chciałabym, żeby taki zawodnik z pierwszego miejsca dostawał 5 tysięcy za wygraną. To by było naprawdę fajne za to, za jego pracę i za to, ile wysiłku, tak jak mówisz, i wyrzeczeń to wymaga. I chociażby raz, dwa razy w miesiącu zawody można z tego wyżyć. No, to jeszcze by to było, wiesz. Okay, no to jeszcze wylatujemy gdzieś 20 lat w przód, jak będziemy dziadami. Powiedzmy da się, okej. Okay. Tak, jak będziemy już dziadkami, ja będę babcią, ty będziesz dziadkiem, to będziemy sobie tak wspominać i właśnie obserwować, jak środowisko kiedyś się to zmieniło. Kiedyś to było. Tak, no ja myślę, że poruszyliśmy naprawdę wiele ciekawych tematów i też wiele przybliżyłeś nam swojego sposobu, nawet myślenia, które nie jest jakby tak otwarcie u Ciebie jakby jasne, nie? Tak, więc jakby fajnie było, że się wypowiedziałeś. Myślę, że dla wielu osób, które gdzieś Cię obserwują, no będzie to dosyć ciekawy materiał. I też dla nowych osób, które nie wiedzą, kim jest Patryk, do tej pory nie wiedziały, kim jest Patryk, myślę, że jakby też po tym wywiadzie jest to ciekawa perspektywa na podejście zawodnika ogólnie do startów we freestylu i w naszej dyscyplinie. I mentalność też przede wszystkim to przedstawia. Jak ciekawie trzeba mieć faktycznie poukładane w głowie, żeby być zawodnikiem na wysokim poziomie i faktycznie z taką charyzmą. Także dziękujemy, Patryk. Czy coś jeszcze chcesz dodać? A ja chciałbym tylko dodać, żebyście napisali w komentarzach, co wy byście zmienili w polskim street workoutzie. Tak, jak najbardziej. Tak. I możecie także napisać, z jaką osobą następną moglibyśmy zrobić wywiad. Także dziękujemy bardzo za oglądanie. My się żegnamy. Dziękuję bardzo. Dzięki, Patryk. Dzięki za zaproszenie. Fajnie było.